Pani Łukacijewska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. 1 lipca rozpoczęła się belgijska prezydencja w Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do poprzednich prezydencji rząd belgijski nie przedstawił swoich priorytetów, a jedynie opracowano program prac dostosowany do kalendarza unijnego. Rodzi się zatem pytanie, czy podczas tego półrocza zostaną podjęte ważne dla mieszkańców Unii Europejskiej problemy. Co prawda rząd belgijski zapowiedział, że podczas swojej prezydencji dokona przeglądu unijnych aktów prawnych i działań na wypadek katastrof naturalnych. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza w aspekcie mających miejsce klęsk powodzi, które ostatnio dotknęły nie tylko mój kraj, Polskę, ale także Rumunię, Słowację, Węgry czy Francję. Ludzie dotknięci taką tragedią oczekują szybkiej i sprawnej pomocy i dobrej koordynacji podjętych działań. Mam więc nadzieję, że mimo wewnętrznych problemów podczas prezydencji belgijskiej zostaną podjęte prace w tej materii tak, jak zostało to zapowiedziane. Jednocześnie chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy pospieszyli z pomocą ofiarom powodzi nie tylko w Polsce, ale także w tych krajach Unii Europejskiej, które dotknięte zostały tą tragedią. Dziękuję bardzo. O Kyrios Grzyb, jeden lepto. Pan Grzyb. Did I pronounce your name correctly? Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem pana nazwisko. Is it Grzyb? Grzyb, tak? Bo, Mr. President. Bardzo trudne jest to dla wszystkich obcokrajowców, to prawda. Panie przewodniczący, 21 czerwca.